Dzień dobry. Pan Konrad miał typowe zapalenie neuronu przyczynkowego rok temu w kwietniu. Dosłownie objawy typowe, typowy przebieg, hospitalizacja, a potem przez wiele miesięcy objawy się utrzymywały. Ale dzisiaj chciałem zapytać pana Konrada, jak się czuje po ponad roku od zapalenia neuronu przyczynkowego? Czy objawy całkowicie ustąpiły, czy pan coś czuje aktualnie? Praktycznie wszystkie objawy już ustąpiły. Nie czuję żadnych dolegliwości, żadnych zawrotów głowy po ponad roku. Jedynie z czym mam nadal problem, to minimalną niestabilność podczas szybkiego obracania głowy, ale nie jest to coś, co mi przeszkadza w codziennym życiu. Ale generalnie to występuje za każdym razem, czy czasami? Czasami, tylko że tak powiem, jak się skupiam i myślę o tym, to wtedy łapię się na tym, że rzeczywiście być może występuje mała niestabilność. Może po prostu wcześniej też taka była, a po prostu jej nie odczuwałem. Wspomniał pan też jeszcze, że przy przyglądaniu stron na komputerze jakieś są zjawiska? Tak, mam teraz taki objaw, że przy przeglądaniu stron internetowych, gdy strona się kończy, a ja nadal próbuję przesunąć myszką w dół, moje oczy delikatnie podążają, jakby ta strona jeszcze miała się scrollować, ale no, strona już jest zakończona, więc... Tak. Dzisiaj robiliśmy testy, badanie VNG i wszystkie badania otoneurologiczne, które wykazały, że pan organizm bardzo dobrze przystosował się do tej sytuacji i można powiedzieć, wyzdrowiał pan no niemal całkowicie. Jest pełna kompensacja centralnego układu nerwowego i można powiedzieć, że żyje pan teraz zupełnie normalnie i to skutki tej choroby nie ograniczają pana w życiu w ogóle, prawda? Pan robi wszystko. Tak, to prawda. Żyję tak samo jak żyłem dotychczas. Jeżdżę na motocyklu, gram w koszykówkę, chodzę na basen. Żyję normalnym życiem. No właśnie, ten motocykl mnie bardzo zaciekawił, bo to wymaga olbrzymiej takiej precyzji, koncentracji i bardzo dobrego poczucia równowagi. Wiadomo, tam jest prędkość, równowaga, a mimo to normalnie pan jeździ motocyklem. Tak, zgadza się. Miałem problem z motocyklem 2 miesiące po wyjściu ze szpitala, po zapaleniu neuronu przedsionkowego. No czułem delikatne zawroty głowy podczas jazdy. Teraz po roku mogę śmiało powiedzieć, że jeżdżę bez problemów, mogę odwracać się, spoglądać na innych uczestników ruchu drogowego. Prędkość też nie przeszkadza. Mogę normalnie jeździć. Zatem świetny wynik leczenia. Zatem dziękuję panu i gratuluję takiego stanu i życzę dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.